Prokuratura Krajowa zatrzymała posła Marcina Romanowskiego, wiedząc, że chroni go międzynarodowy immunitet. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miało wysłać w tej sprawie ostrzeżenie do polskich władz już w czerwcu. Mimo to Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło wykonanie opinii, które podważały ochronę przysługującą politykowi. To nie pierwszy raz, kiedy rząd łamie prawo za pomocą niewiążących opinii. Prokuratura Krajowa zatrzymała posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w oparciu o dwie opinie prawne dotyczące jego immunitetu wynikającego z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, które wskazywały, że takim immunitetem pan poseł Romanowski nie jest objęty. Wyjaśniał neoprokurator krajowy Dariusz Korneluk. Opinie prawne przygotowali profesor Andrzej Jackiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor Joanna Juchniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jaki był klucz doboru ekspertów, nie wiadomo. Prawnik Michał Skwarzyński podkreśla, że opinie były napisane pod tezę, a ich autorzy nie mieli odpowiednich kompetencji. To są opinie niepełne, nie zawierające całego stanu prawnego, nie wynikające z pewnej analizy jurydycznej. Jeżeli ktoś daje podkładkę do bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, a to jest danie podkładki do bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, wbrew immunitetowi międzynarodowemu, no to bierze udział w tej sytuacji. Poseł Marcin Romanowski zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury na prawników, którzy przygotowali opinie prawne dla wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. To on zamówił ekspertyzy, choć nie jest stroną w postępowaniu. To jest patologia. W Polsce są źródła prawa, źródłem prawa jest konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i ich trzeba przestrzegać, a nie tego, co mówi Donald Tusk. Zaznaczył poseł PiS Zbigniew Bogucki. To nie pierwszy raz, kiedy rząd Donalda Tuska działa niezgodnie z prawem w oparciu o opinię, przypominał poseł PiS Sebastian Kaleta. Metoda łomem, pałą, uchwałą, opinią okazuje się, że w cywilizowanym świecie nie jest akceptowana. Przypominam, że w taki sposób, jak bezprawnie pozbawiono wolności posła Romanowskiego, siłowo jakimiś pseudoopiniami przyjęto media publiczne. W ten sam sposób, metodą na opinię, Bodnar przejął siłowo prokuraturę, którą teraz postawił pod właśnie biuro politycznych porachunków. Konstytucjonalista profesor Anna Łabno wskazuje, że immunitet obowiązuje bez względu na to, czy w danym okresie odbywa się sesja danego zgromadzenia, czy nie. Chodzi o to, że immunitet służy w ramach wykonywania konkretnej funkcji posła, czy to w Polsce, czy jak się okazuje również także w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, nie w momencie wykonywania pewnych czynności, ale w związku z faktem bycia posłem. Prawnik Piotr Gaglik wskazuje, co w takiej sytuacji powinna zrobić prokuratura. Osoby, które chcą zatrzymać osobę posła o immunitecie międzynarodowym, powinny zapytać, powinny wszcząć procedurę, ewentualnie zdjęcia immunitetu. Jak donoszą media, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już w czerwcu miało ostrzegać polskie władze, że posła Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet. Najprawdopodobniej rządzący postanowili to zlekceważyć, bo Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło wykonanie opinii w lipcu. Resort zapłacił za każdą 5000 zł. Jest taka dosyć otwarta paremia rzymska. Ten kto płaci, ten żąda. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że podejmie dalsze kroki po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem sądu o odmowie tymczasowego aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Niewykluczone, że prokuratura zwróci się do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu posła.